Ciepło słoneczne jest pod naszymi stopami. Naukowcy doszli do wniosku, że jądro Ziemi jest w rzeczywistości tak gorące jak powierzchnia Słońca. Ma około 5982 stopni Celsjusza. Jednym z powodów, dla którego jest tam tak niesamowicie gorąco, jest fakt, że Ziemia wciąż emituje ciepło wytworzone w momencie jej powstania miliardy lat temu. Poza tym, gdy obiekt wielkości Marsa uderzył w młodą Ziemię, według jednej z teorii nie tylko stworzył Księżyc, lecz także stopił powierzchnię naszej planety. To dodatkowe ciepło nadal jest przechowywane wewnątrz jądra. Nie ma się jednak czym martwić, dotarcie do jądra Ziemi jest dla nas trudniejsze niż zbadanie powierzchni Plutona. W rzeczywistości stworzenie technologii umożliwiającej fizyczne dotarcie do tego rejonu może być kompletnie nieosiągalne. Na Księżycu nie ma powietrza. W takim razie jak to możliwe, że satelita rdzewieje? Naukowcy odkryli na Księżycu obecność hematytu, który stanowi rodzaj rdzy. Specjalny instrument badawczy NASA zbadał światło odbijane przez powierzchnię Księżyca. Okazało się, że skład gleby na biegunach naszego satelity jest zupełnie inny na pozostałej jego części. Powierzchnia Księżyca pełna jest skał bogatych w żelazo, jednak bez tlenu i ciekłej wody nie może pojawić się rdza. Całość jest jeszcze bardziej zagadkowa ze względu na wiatr słoneczny, który bombarduje Księżyc wodorem. Wodór natomiast utrudnia powstawanie hematytu. Mimo tego, że Księżyc nie posiada atmosfery, występują tam śladowe ilości tlenu. Jego źródłem jest górna atmosfera naszej planety. Ziemia chroni także Księżyc przed wiatrem słonecznym niemal w 100%, ale nie zawsze. Nawet jeśli nasz naturalny satelita jest całkiem suchy, lód może występować w kraterach po jego ciemnej stronie. Dzień na Uranie trwa 17 godzin, 14 minut i 24 sekundy. Ale czy wiesz, że planeta jest nachylona pod kątem 98 stopni, co sprawia, że pora roku na gazowym gigancie trwa 21 ziemskich lat? Mars ma dwa księżyce, Phobos i Deimos. W ciągu od 30 do 50 milionów lat grawitacja Marsa rozerwie Phobosa, co prawdopodobnie doprowadzi do powstania pierścienia wokół planety. Ziemia jest najbardziej gęstą planetą w Układzie Słonecznym. Wewnątrz Ziemi znajduje się jądro, które odpowiada za około 15% jej objętości. Składa się ono z dwóch części – jądra zewnętrznego i wewnętrznego. Wewnętrzne to twarda kula złożona z żelaza i niklu. Ma średnicę 1223 km. To tyle co 80% średnicy Księżyca. Jądro zewnętrzne o grubości 241 km jest płynne i składa się z żelaza i niklu. Ciśnienie nie jest dostatecznie wysokie, aby ta warstwa była twarda. Na Marsie znajduje się największy wulkan w Układzie Słonecznym. Mimo tego, że obecnie na Marsie jest spokojnie, w przeszłości jakaś siła spowodowała powstanie i erupcję wulkanów. Jeden z nich nazywa się Olympus Mons. Ma 25 km wysokości, to trzykrotnie więcej niż Mount Everest, i 601 km po przekątnej, co oznacza, że ma rozmiar Arizony. Wulkan urósł do tak ogromnych rozmiarów ze względu na słabą grawitację Marsa i brak ruchów płyt tektonicznych. Grawitacja nie jest taka sama w każdym miejscu. Skały, metale i inne minerały i substancje, które tworzą planetę, są umieszczone w glebie dużo gęściej w niektórych miejscach. Ma to zaskakujące konsekwencje. Grawitacja różni się w zależności od tego, gdzie jesteś. Twoja waga jest o 0,5% mniejsza, gdy stoisz na równiku, niż wtedy, gdy stoisz na biegunach. W większości przypadków różnica ta jest mniejsza niż 0,5 kg. Twój wzrost też może się różnić. Jeśli stoisz na Mount Everestie, także ważysz trochę mniej. Tylko nie patrz w dół! Najbardziej wytrzymały organizm na naszej planecie jest tak mały, że go nie zobaczysz. Niesporczaki to słodkie małe stworzenia, które mają 8 odnóży, płaską głowę i mierzą mniej niż 1/100 cala. Mimo ich mikroskopowego wzrostu mogą przetrwać niemal w każdych warunkach. Preferują mokry mech na dnie jezior, ale nie będą się skarżyć, jeśli umieścisz je w nawet bardzo niekomfortowych warunkach. Mogą przetrwać w ekstremalnym mrozie i upale, a także przy bardzo wysokim ciśnieniu i promieniowaniu. Niektóre niesporczaki potrafią nawet żyć bez ochrony w przestrzeni kosmicznej przez 10 dni. Nieźle! Udaje im się to, ponieważ zwijają się w kulkę i przechodzą w stan hibernacji, podczas którego nie potrzebują tlenu ani wody.
Grawitacja Księżyca wynosi około 17% grawitacji Ziemi. Jeśli na Ziemi ważysz 90 kg, na Księżycu twoja waga spadnie do zaledwie 15. Na powierzchni satelity możesz też przenosić 6 razy większe ładunki niż na Ziemi. Chodzenie po powierzchni Księżyca także jest łatwiejsze, ale dużo bardziej niebezpieczne. Twoje stopy w ciężkim skafandrze zakopałyby się na 15 cm w księżycowej glebie. Wyobraźmy sobie jednak, że rezygnujesz z chodzenia i stawiasz na skakanie. Wtedy w kilka chwil straciłbyś kontrolę nad poruszaniem się. Poza tym powierzchnia Księżyca jest pokryta głębokimi kraterami, których bardzo ciężko byłoby uniknąć. Możesz dojrzeć zaćmienie Słońca, ponieważ mimo tego, że Księżyc jest od niego 400 razy mniejszy, jest też 400 razy bliżej nas. Dlatego bez problemu może zasłonić naszą gwiazdę. Jednak za 50 milionów lat Księżyc nie będzie w stanie całkowicie zasłonić Słońca ze względu na zmianę orbity. Skafander NASA kosztuje aż 12 milionów dolarów. Tak, jestem w stanie w to uwierzyć. Za 70% tej ceny odpowiada moduł kontrolny i plecak. Wewnątrz Urana znajduje się skaliste jądro. Jest małe, a jego waga to zaledwie połowa masy Ziemi. W porównaniu z innymi planetami, jądro Urana jest raczej chłodne. Ma około 5000 stopni Celsjusza. Twarde jądro otacza lodowy płaszcz, który stanowi 80% całej planety. Nie jest to taki lód, o którym myślisz. To raczej gorąca i gęsta ciecz, złożona z wody, lodu amoniakowego i metanu. Czasem nazywamy go oceanem wodno-amoniakowym. Atmosfera Urana składa się głównie z wodoru i helu. Ma jednak niebiesko-zielony kolor, ponieważ metan pochłania czerwone światło. Ocean na Jowiszu jest większy niż jakikolwiek inny w Układzie Słonecznym. W przeciwieństwie do ziemskich oceanów nie zawiera wody, a raczej metaliczny wodór. Ocean ten ma zapierającą dech w piersiach głębokość 40 tysięcy kilometrów. To niemal długość ziemskiego równika. Wenus to mistrz wulkanów. Na tej planecie znajduje się ich aż 1600, ale żaden z nich nie wybucha. W odległości 250 milionów lat świetlnych od nas znajduje się supermasywna czarna dziura. Wydaje z siebie najgłębszy dźwięk wykryty we wszechświecie. Jest o 57 oktaw niższy niż dźwięk C na pianinie. To biliard razy niższy dźwięk, niż jesteśmy w stanie dosłyszeć. Merkury ma kilka miliardów lat. W 2016 roku naukowcy odkryli na powierzchni planety anomalie, które wykazały, że planeta się kurczy. Po dodatkowych badaniach okazało się, że Merkury nadal stygnie. Istnieją planety, które nie są przywiązane do orbity żadnej gwiazdy i wędrują bez celu przez przestrzeń kosmiczną. Pulsary należą do jednych z najbardziej spektakularnych obiektów kosmicznych. Pulsar to odmiana gwiazdy neutronowej, która wystrzeliwuje materię niemal z prędkością światła. Zwykłe pulsary obracają się z prędkością od 1/10 do 60 razy na sekundę. Natomiast pulsary milisekundowe mogą obracać się aż 700 razy na sekundę. To za szybko dla ludzkich oczu. Podczas obrotów emitują wiązki promieniowania, które przypominają światło latarni morskiej. Astronomowie mogą dostrzec pulsary zwrócone ku Ziemi, ponieważ wygląda to tak, jakby ktoś nakierował światło na naszą planetę. Gdy światło to jest skierowane w inną stronę, nie można dojrzeć pulsara. Nasze Słońce jest bardzo ciężkie. Chcesz dowodów? 99,86% masy Układu Słonecznego to masa Słońca, w szczególności wodoru i helu, z którego się składa. Pozostałe 0,14% to głównie masa 8 planet Układu Słonecznego. Pierścienie Saturna są bardzo cienkie w porównaniu do jego rozmiaru. Gdybyś miał model planety o szerokości około 1 metra, pierścienie byłyby 10 tysięcy razy cieńsze niż ostrze maszynki. Mimo tego, że Wenus jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego, występuje na niej śnieg, ale nie taki, jak ci się wydaje. Pada tam metalowy śnieg i kwasowy deszcz. Niezbyt dobre miejsce na wakacje.